Witajcie, z strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a w dzisiejszym odcinku czas na recenzję Adidas Son of Chi 3. I tak, w ogóle Son of Chi, nie pamiętam czy jedynek czy dwójek, zniknęła recenzja z kanału. Przeszukiwałem to i tam wyszło, ktoś to oflagował, że ukradłem ten film. I go ściągnęli, nie wiem o co chodzi. Nie jestem jakimś mistrzem YouTube'ów i algorytmów, ale myślę, że jeśli tam jest moja twarz, to no raczej nie jest kradziony. Tak, tak uważam. Tak jak mi kiedyś shorta zdjęli z moją twarzą, bo był znak wodny TikToka. Mojego, buty nie grają. Ale pomijając to, zanim przejdziemy do tych butów, pamiętajcie subskrybować kanał i dodatkowo pamiętajcie jeszcze polubić ten film i jedziemy z opinią na temat tych butów. Wy to oglądacie we wtorek, więc pewnie właśnie w nich gram, bo we wtorek jestem w Giżycku, więc jak ktoś jest z Mazur, to niech pisze, to może się ustawimy na jakąś gierkę. I to są świetne buty. Dla mnie to są moje ulubione buty outdoorowe tego sezonu. Ostatnie dwa lata były to jakieś Pumy, w tym roku Adidas Son of Chi. Zdecydowanie. W następnym odcinku zobaczycie Precision 7. No, będzie ich recenzja, a to nie ma co porównywać. Te naprawdę, naprawdę są fajne. Jeśli chodzi o but, cholewka. Fajna, przewiewna, spoko trzyma stopę. Jestem zaskoczony przede wszystkim tym, jak trzyma piętę, bo przez tą ilość poduszek tutaj myślałem, że będzie słabo, ale zapada się ładnie ta pięta i jest fajnie trzymana, więc ode mnie mega propsik. Więc jeśli chodzi o wygodę, no to nie dałbym maksa. Bo wy, jak wiecie, no jeśli tam dobrze trzyma, no to też nie jest do końca aż takie wygodne. W szczególności, jeśli ktoś tak jak ja ma piętę Haglunda, no to tu już się zaczynają problemy. Ale dla mnie naprawdę propsik i ja oceniam bardzo dobrze. Przewiewność super. Super, dodatkowo czarne CW, więc nie widać za bardzo brudu. Nawet na tej gumie tak średnio widać, mimo że tylko na tartanie? Chyba tylko na tartanie w nim grałem. Raz na betonie, przepraszam, raz na betonie w nich grałem, może dwa na osiedlu. No, coś takiego, ale nic więcej, naprawdę. Więc ogólnie but bardzo fajny. Wracając do podeszwy. Guma tu jest utwardzana i powiem, że bardzo, bardzo wytrzymała. Myślałem, że będzie troszeczkę gorzej, ale na niej nawet nie widać śladów zużycia. Czyli no jest kamieni tutaj, jakiegoś piachu i tak dalej. Tu są brudne, ale nawet przetarć na brzegach nie ma. A to jeśli chodzi o podeszwę, jest super. Dodatkowo, jeśli chodzi o trakcję, najmniejszych zastrzeżeń. Wiadomo, na outdoorze te trakcje są lepsze. Krócej żyją podeszwy, ale lepiej kleją. No tak jest. No chyba, że gdzieś jest naprawdę wybitnie dużo piachu na boisku. W szczególności jak jest betonowe boisko i jest piach. Ojojoj, to wtedy się zaczynają dobre łyżwy. Tutaj nie ma, tam gdzie ja grałem, więc nie miałem problemu, ale no trakcja jest naprawdę porządna, więc tutaj duży propsik. Jeśli chodzi o amortyzację, ja mam z bouncem tak, że on potrafi być dobry. Na przykład najgorszy bounce jaki miałem to Donishu jedynki. No nie znoszę tego bounce'a z Donishu jedynek, a ojejku, nie chcę skłamać w tych butach, nie pamiętam. Któryś już ze dwa modele propsowałem tego bounce'a. I tu jest fajny bounce. Oczywiście wolałbym bounce'a pro, bo zawsze go wolę. Ale nie mamy bounce'a pro, mamy zwykłego bounce'a, więc bierzemy tego. I ja i tak daję tutaj ocenę jak na bounce'a świetno. Świetno. All around ten but. 319 zł retail. Świetna cena. Czy 329? Nie chcę skłamać, nie pamiętam. Ale no jest. Dla mnie to jest najlepsza opcja na te wakacje. Robiłem topkę butów outdoorowych, wtedy jeszcze ich nie było, ale to są najlepsze buty na ten sezon outdoorowy. Zdecydowanie, jeśli ktoś szuka czegoś fajnego, co może sobie zniszczyć, a nie będzie takim gównem i nie będzie szkoda, bo te buty wejdą na promkę, bo to Adidas, więc myślę, że da się je później wyhaczyć poniżej 200, to jest wasz pik. To są dobre buty. Bierzcie je i kupujcie, bo naprawdę są przekozackie i ja bardzo je propsuję, moi drodzy. Naprawdę ja je doceniam, są świetne. Jedyny minus to na akumulatorze, jak to mówią handlarze samochodów, więc nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. No,
Nic, nic. To najlepsze buty w tym momencie na outdoor, jakie są. Mówię w takiej sprzedaży, nie, że ever najlepsze, jakie były, i że możecie z poprzednich sezonów brać. Mi chodzi teraz z tych dostępnych, to Adidas, ogólnie Adidas ostatnio rządzi. Naprawdę, jak będę robił but, takie zestawienie sezonu kurna, w butach, to znaczy roku, to Adidas chyba zamiecie, bo to naprawdę, naprawdę. I na indoor genialne, i na outdoor genialne. Kozaki, kozaki. Dobra, z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że wy też testujecie te buty. Jeśli nie, to kupujcie, póki się nie wyprzedały. Dobra, z mojej strony to już wszystko i do zobaczenia w następnym odcinku. Nała!